Grzegorz Braun, polski reżyser i publicysta, kandydat na urząd prezydenta, odwiedził w miniony wtorek stolicę Podbeskidzia. W spotkaniu z bielszczanami przedstawił swoją koncepcję na Polskę. Jestem za Polską. Jestem za tym, żeby istniało państwo polskie, żeby Polacy byli w nim bezpieczni, żeby bezpieczna była wiara, rodzina i własność polska. Własność to jest ważna rzecz. Wiara, rodzina i własność to filary programu wyborczego Grzegorza Brauna. Prawicowy kandydat głosi, że Polska powinna zwrócić się w stronę Boga. Bardzo chciałbym, żeby państwo polskie zwróciło się frontem, a nie afrontem do Pana Boga. Tak, tego bym chciał, bo jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Pana Boga trzeba prosić o błogosławieństwo. Jak się nie prosi, no to on szanuje naszą wolną wolę i w związku z tym nie wpycha się na siłę, ale cóż, bez niego sobie nie poradzimy. Grzegorz Braun otwarcie krytykuje obecną władzę, która w jego ocenie zbyt głęboko sięga Polakom do kieszeni. Władza nas rżnie na kasie. Podatki jawne, ukryte, piramida ZUS, piramida finansowa już zbankrutowana. Nie wolno wciągać do tej piramidy następnych pokoleń, bo następne pokolenia nie w ciemię bite uciekają. Hen za góry, za lasy. Polscy pracodawcy przenoszą swoje interesy za granicę. To jest władza, która działa na zniszczenie tego państwa. Do majowych wyborów pozostało już niewiele czasu. Na pewno z wyborcami w Bielsku-Białej spotka się jeszcze inny prawicowy kandydat, Janusz Korwin-Mikke. Ciągle nie wiadomo, czy w czasie kampanii wyborczej do stolicy Podbeskidzia zawita Bronisław Komorowski.